Cześć wszystkim, z tej strony Geralt. Mam dla was takie krótkie wyjaśnienie dotyczące filmiku z życzeniami urodzinowymi dla Ciri. Pewnie niektórzy z was tam zauważyli, że składając życzenia zwracam się do niej jak do przyjaciółki, mówiąc bardzo cię lubię i tak dalej. To pewnie niektórzy z was są trochę zdziwieni, że w taki sposób do niej mówię, a nie na przykład jak do dziewczyny. To już wam wyjaśniam. Ja i Ciri nie jesteśmy już razem. Rozstaliśmy się jakiś czas temu. Nie było wcześniej dobrego momentu, żeby wam o tym powiedzieć. Akurat wtedy, kiedy nagrywałem życzenia urodzinowe dla Ciri, to trochę mi się wymsknęło to, że mówię to nie jak do przyjaciółki. Dla was to też pewnie było trochę zaskoczenie. Ale teraz wam przekazuję wyjaśnienia, dlaczego tak mówię, a nie inaczej. Żeby tam nie było jakiejś niejasności i tak dalej. To tyle ode mnie. Dzięki za wysłuchanie. Mam nadzieję, że ten tydzień mija wam dobrze. No i przekazuję wam pozdrowienia w imieniu swoim i Ciri. A teraz przy okazji Ciri przekażę wam jeszcze parę słów od siebie, bo ona też ma wam coś do przekazania. Także z mojej strony to wszystko. Bywajcie. Witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Ciri chciałam wyjaśnienie dotyczące tamtego filmiku, co urodzinowego Patryk tam mi składał życzenia urodzinowe, co tam mu się wymsknęło, bo chcieliśmy to powiedzieć, jak przyjedzie w wakacje. Tak, nie jesteśmy razem, ale w kwietniu spodziewajcie się 7 albo 8, spodziewajcie się kolejnego naszego filmiku, takiego bardziej z tymi, że będzie Patryk się chwalił, ale wracając do tego, tak, nie jesteśmy razem, rozstaliśmy się chyba 4 tygodnie temu. Ja z nim zerwałam, bo nie pasowaliśmy do siebie, żeby przez 2 lata nie zdradzał i nie odpisywał, nie oddzwaniał, musiałam się martwić, kłamał i po prostu dostawałam szarej gorączki, zawsze miałam czarne myśli, jeszcze czasami je mam, ale to teraz bardziej przyjacielskie i po prostu nie pasował mi taki typ człowieka, że jeszcze chwila i bym była w psychiatryku albo kompletnie by mnie nie było, więc postanowiłam, byłam wtedy, pamiętam, u prababci, postanowiłam podjąć radykalną decyzję, bardzo trudną, jak dla mnie, na to bieg nie wie, na botaniczny szczytu. Tego bym nie zrobiła, wiem to po sobie, w takiej pewności, takiego otwarcia się nie miałam. I tam podjęłam radykalną decyzję, płakałam, ale nie było innej możliwości. I też kłamał mi sam przed 4 dni przed naszym zerwaniem, że już był z dziewczyną, był z dziewczyną i był ze mną też, więc to też mi się to nie podobało, że okłamywał nas 2. Później nam powiedział całą prawdę. Więc
ale to już było i minęło, więc jesteśmy szczęśliwymi przyjaciółmi, więc pomagamy sobie nawzajem. Ja pomagam mu w zaręczynach. No, teraz to mi się wymknęło, tak. Czekajcie na ten filmik z zaręczyn. Pojedzie do niej, żeby się zaręczyć 7 albo 8. Jeszcze zobaczymy, jak będą bilety. Jest kupiony pierścionek zaręczynowy. Tego wam nie pokażemy. Dopiero pokażemy na palcu Michaliny. I sukienka ja też wybrałam. Też ją zobaczycie na figurze Michaliny. Więc a strój też ma już przy sobie, czyli cały komplet, czyli garnitur, spodnie i koszulę ma już Gites i lakry. Więc naprawdę będzie wystrzałowo wyglądał Patryk. Trochę też jestem lekko zazdrosna o to, że on tak wypicowany pójdzie na prawdziwe zaręczyny. Ale to jest taka przyjacielska zazdrość, więc nic nieznacząca. Więc tak. Do zobaczenia innym razem, bo się rozgadam i nie skończę nigdy.